dzień dobry, nasi drodzy w nowej serii. Niech żyje Jezus w duszach naszych. Teraz i w wieczności. Piękniej, to jest pierwszy owoc Wielkiego Postu. I naszej współpracy wielomiesięcznego powtarzania. Kochani, wróciłyśmy do kuchni, stęsknione. Mhm. Tak, tutaj jednak dobrze się rozmawia o rzeczach ważnych, ponieważ to jest miejsce tak niezobowiązujące, tak naturalne, że wtedy możemy owocnie sobie porozmawiać, pomyśleć nad tym, czym jest Wielki Post i zaprosić Was do głębszego przeżywania tego czasu. O tym będzie ten najbliższy czas. Cieszę się, że możemy Was zaprosić wspólnie do tego procesu. No i chciałyśmy cały czas, żebyście się czuli tak, jakbyście z nami siedzieli przy stole, więc zapraszamy Was do czynnego udziału, komentowania i subskrypcji, bycia z nami i pamiętania też przede wszystkim o Bogu, ale też o tym procesie, o tej drodze, w którą razem wyruszamy właśnie w Wielkim Poście. Tak, chcemy Wam zaproponować takie zgłębienie treści Wielkiego Postu, może nie najbardziej oczywiste. Mianowicie bardzo często jest tak, że ludzie kojarzą, że Wielki Post to jest czas, kiedy się odprawia drogi krzyżowe, kiedy są gorzkie żale i oczywiście to jest bardzo słuszne, ale w sposób naturalny kojarzy się, że Wielki Post to jest rozważanie męki Pana Jezusa. Tymczasem to jest treść samej końcówki, ostatniego tygodnia. Natomiast Wielki Post, jako ten czas 40 dni, ma jako swój główny temat wiarę i nawrócenie. A to ma bardzo dużo jedno z drugim wspólnego. Tak. Bo prawdziwe nawrócenie to jest uwierzenie i do tego chcemy Was w tej serii zaprosić. A więc będziemy skupiać się na tym, jak uwierzyć w Ewangelię jeszcze raz albo na nowo, w zależności od tego, w jakiej części życia i drogi jesteście, żeby tą wiarę, żeby to spotkanie z prawdą po prostu odnowić. Myślę, że nieprzypadkowo Pan Bóg daje nam co roku Wielki Post, ponieważ być może można tak pomyśleć, że nawrócenie się czy uwierzenie to jest taki jednorazowy akt, kiedy po raz pierwszy człowiek sobie myśli, aha, jednak wierzę w Boga, to się nawrócę, to będę żyć lepiej, tak? Ale niewątpliwie jakby nawracamy się po kawałku. Że są w nas takie przestrzenie zewangelizowane i są przestrzenie, które są pustynią. I każdy nowy Wielki Post jest szansą, żeby jakaś w nas cząstka uwierzyła. I właśnie do takiego procesu chcemy Was zaprosić. Na pewno nie będzie banalnie, mimo tego, że może Wam to brzmieć jako podstawy, to bardzo lubimy schodzić w głąb. I będziemy mówić o tym nawróceniu, o wierze w kontekście zmiany myślenia, a nie takiego moralnego nawrócenia się. Coś będę robiła, coś przestanę robić, wprowadzę nowy nawyk. Chodzi nam między innymi o zmianę myślenia, no i zmianę myślenia i obrócenia buzi w stronę Jezusa, do światła. No właśnie, właściwie nawrócenie, tak rozumiejąc to biblijnie, oznacza metanoję, czyli zmianę myślenia. Nieprzypadkowo Jezus, i my słyszymy ten tekst na początku Wielkiego Postu, mówi: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, bo jakby to jest sama istota nawrócenia, że ja odrzucam jakieś kłamstwa, fałsze, które pracowały w moim życiu i przyjmuję prawdę Ewangelii, a prawda mnie wyzwala. I w tym znaczeniu to nie jest tylko kwestia jakiejś doktryny, jakiejś zgadzania się lub niezgadzania na jakieś zapisane w książce mądrości, tylko coś bardzo egzystencjalnego. Przy tym wszystkim będziemy też rozmawiały o naszych sercach, naszych duszach, naszym sposobie myślenia jako człowieku, ale też zahaczymy oczywiście o działanie przeciwnika, o walkę duchową, o kontekst rozeznawania, który no właśnie jest, te wszystkie trzy przestrzenie są częścią naszego życia i one też wpływają i właśnie na nawrócenie, zmianę myślenia czy uwierzenie w Ewangelię na nowo. Czyli jednym słowem chcemy Was zaprosić
zaprosić do takiego przeżycia Wielkiego Postu, żeby coś się wydarzyło, żeby to nie było tylko odfajkowany czas, ewentualnie właśnie byłem na gorzkich żalach, byłem na Drodze Krzyżowej, do czego was serdecznie zapraszamy, ale rzeczywiście, żeby to był czas, kiedy coś się w nas zmienia, coś się rozjaśnia, coś wychodzi z ciemności. W czymś zwyciężamy i to wiele głębiej niż tylko właśnie, że zrobimy jakieś postanowienie i postaramy się właśnie coś robić lub od czegoś powstrzymywać. Jezus chce dla nas o wiele głębszych rzeczy, o wiele ważniejszych i trochę od nas zależy, czy pozwolimy Mu tego w sobie dokonać. Myślę, że Jemu wystarczy nasza postawa otwarcia tego, żeby... No właśnie, dać sobie takie przyzwolenie, taką postawę otwartości na poruszenia. Może Bóg pokaże u Ciebie jakieś przestrzenie, w których warto się nawrócić. Chcemy Was zaprosić do procesu, mówiąc o nim razem, ale to jest nasza indywidualna droga. Więc będziemy też starały się zadawać jakieś pomocnicze pytania, czy zostawiać Was z jakąś refleksją. I chcę, żebyście wiedzieli, że to jest Wasza indywidualna droga, więc Bóg na pewno będzie coś pokazywał, będą przychodziły pewnie jakieś myśli w Waszej przestrzeni. Więc chcemy, żeby te nasze spotkania tutaj, które też nie są wyznacznikiem Wielkiego Postu, jakby dodatkiem i zaproszeniem Was do wspólnej drogi, ale też nie chcemy, żebyście tylko tutaj weszli, zobaczyli i po prostu zostali z niczym, tylko dali się zaprosić przez te odcinki do swojej indywidualnej drogi podróży. I myślę, że Jezusowi wystarczy po prostu nasza postawa otwarcia i bycia w takiej uważności. Dla mnie Wielki Post to jest bycie w uważności w kontekście refleksji nad swoim życiem i właśnie tego może nie do końca, co mogę poprawić, tylko Panie, naucz mnie inaczej. Jakie są jeszcze przestrzenie, w których mogłabym inaczej? No bo na końcu chodzi o to, żeby nam się lepiej żyło, żeby po prostu to było życie bliżej Boga, czyli bliżej spokoju, bliżej pokoju, bliżej szczęścia. Mhm. Jedną rzecz jakby, mam taką potrzebę, żeby to zaznaczyć, że... Ja nie chciałabym, i przypuszczam, że Sylwia też, występować tutaj w roli nauczycieli. Czyli kogoś, kto tylko daje wskazówki i to będzie nasz wspólny proces. My też wchodzimy w Wielki Post z wielką nadzieją i z wielkimi oczekiwaniami, że Pan Bóg dokona w nas swojego dzieła i tym się chcemy dzielić. Wszyscy jesteśmy w drodze, wszyscy jesteśmy... jakby zaproszeni do przeżycia tego Wielkiego Postu razem z całym Kościołem. I to jest niesamowite, że jest przed nami jakaś szansa. Ja nie mogę się doczekać tego, co Pan Bóg chce i co może dokonać w mojej duszy. Muszę powiedzieć, że ostatnimi czasy tak mocno mnie zaskakiwał, że teraz już nie mam w sobie takiego podejścia pełnego rutyny. Aha, następny Wielki Post. Nie, chyba będzie coś ekstra. I niewątpliwie właśnie taki sposób podejścia do Wielkiego Postu gwarantuje jedną rzecz, że nie będzie święta, święta i po świętach, nie? Że ta Wielkanoc będzie czasem wyjątkowym, czasem, w którym rzeczywiście Jezus będzie mógł dokonać swojej paschy w naszym życiu. To, od czego zaczęłam, że rozważanie męki Jezusa nie jest główną treścią Wielkiego Postu, ale niewątpliwie przez proces nawrócenia i głębszego uwierzenia, mamy dotrzeć do tego najważniejszego przesłania Jezusa, którego dokonał nie słowami, ale swoim życiem, swoją śmiercią i zmartwychwstaniem, do zbawienia. Po to, żebyśmy mogli uczestniczyć w Jego pasrze, a nie tylko być biernymi świadkami tego. Kiedy przygotowywałyśmy ten Wielki Post, po prostu rozmawiając na temat tych treści, to przyszła mi taka refleksja, no bo właśnie sama wchodzę w ten proces i też jestem pełna ekscytacji i takiej uważności, więc tak w tym kluczu się z Wami dzielę, na co może warto zwrócić uwagę. Poruszyło mnie to, że dla mnie dobrym momentem na wyruszenie w drogę taką jest zapytanie się siebie, w jakim ja dzisiaj jestem miejscu. Mhm. I chyba do tego chcemy zaprosić. Od tego zaczniemy, ponieważ to jest ważne. Trzeba jakby...
postawić diagnozę, żeby móc podjąć leczenie. Zostańcie z nami, uczestniczcie razem z nami w tym czasie, w tym procesie. Zwał jak zwał, proces, po prostu niech się dzieje, tak, niech się dzieje to, co Pan Bóg chce dokonać w naszym życiu. Zapraszamy, bądźcie z nami w kolejnych odcinkach. Tak, i zastanówmy się dzisiaj, i z tym Was zostawiamy, w jakim miejscu dzisiaj jestem swojego nawrócenia, wiary, myślenia na temat Ewangelii Jezusa i skłaniania buzi ku Niemu. Mhm. To co? Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jeśli ten materiał był dla Ciebie ważny, nie zapomnij zostawić subskrypcji i kliknąć dzwoneczka. Zapraszamy Cię również do grona naszych patronów, abyśmy razem mogli realizować następne odcinki.